Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii, mróz radcy prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Jeżeli wierzyć staremu porzekadłu, kto pyta, nie błądzi. Ale jest taki przypadek ciekawego wyroku, który pokazuje, że nawet ten, kto zapyta, wcale nie jest zwolniony z ryzyka sporu z zamawiającym. Było tak w przypadku wykonawcy, który dopytywał o przedmiot robót wyjaśnienie dostał, ale później okazało się, że rozjazd między założeniami a rzeczywistością i tak występuje i tego rozjazdu nie do końca zamawiający chciał dopłacać. Szczęśliwie skończyło się to happy endem, podwójnym nawet przed sądem najwyższym. O tym jak do niego doszło i jakie wnioski stały za korzystnym dla wykonawcy rozstrzygnięciem opowiem w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Jak doszło do sytuacji spornej na wokandzie i co działo się zanim ona na tej wokandzie się znalazła? Mamy przetarg Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która w przetargu publicznym chciała sobie kupić wykonanie robót budowlanych pod nazwą Przebudowa i Budowa Zewnętrznej Infrastruktury Technicznej na Osiedlu Mieszkaniowym. Czyli mamy żołnierzy naszych dzielnych, pozdrawiamy panów i panie, czołem żołnierze. I ma im się umieszkać lepiej i przyjemniej, bo infrastrukturę będą mieli fajniejszą. No jeżeli, jeżeli mamy przetarg, no to ogłosić go trzeba, i tutaj takie ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych się znalazło. I w części, która określała przedmiot, zakres i wielkość zamówienia, wskazano wprost, że szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje niespełna 6 tysięcy m2 parkingów oraz 2,4 tysiąca m2, m2 dróg i chodników. Czyli łącznie nieco ponad 8000 m2 do przerobienia. A kiedy zamawiający podrzucił także wykonawcom specyfikację, to jeden z tych wykonawców, z trzech, którzy udział w przetargu brali, kiedy do niej zerknął, to zobaczył, że ma tam indywidualnie oznaczone 38 działek, na których miały być zrealizowane roboty, no ale w specyfikacji już tych metrów konkretnych nie podano i wykonawca, który w przyszłości okazał się tym realizującym wykonawcą, kiedy zerknął na te działki, rzucił na to okiem mapkowo, uznał, że kurczę, ma tutaj rozjazd między tym jaka jest powierzchnia tych działek, a ile tych metrów kwadratowych robót wymaga od niego zamawiający zgodnie z opisem tym zawartym w ogłoszeniu. No i stwierdził, że dobra, to trzeba by wyklarować, czy wszystko jest w porządku i zapytał Zamawiającego wprost, że drogi zamawiający, no mam tutaj taką wątpliwość, bo widzę, że metrowo masz oznaczone wszystko w ogłoszeniu, ale jak popatrzyłem na te działki, na których mamy pracować, no to nie może umknąć, że troszkę jest tutaj ryzyko rozjazdu. Czy mógłbyś sprecyzować, czy te metry, które określiłeś, to na pewno są właściwe metry? I zamawiający, oddać mu sprawiedliwość, trzeba nad tematem się pochylił w ten sposób, że nawet wydłużył termin składania. Ofert, podpytał projektanta, że, panie projektancie, tutaj mamy takie wątpliwości zgłoszone przez oferentów, czy na pewno wszystko jest w porządku. Na co usłyszał odpowiedź od projektanta, że oczywiście, panie zamawiający, przecież jestem profesjonalistą, więc wszystko w porządku być musi. I wrócił z tą samą informacją do wykonawców, potwierdzając, że tą powierzchnię 8,3 tysiąca m2, wskazaną w ogłoszeniu o zamówieniu, wykonać trzeba. I taki feedback otrzymując, wykonawca stwierdził więc Avanti, przystępuję do tej żołnierskiej szarży, wykonywać zamówienie, wykonywać inwestycję, będę. No i tutaj zaczynają się schody, bo kiedy już wykonał ten wykonawca roboty, okazało się, że mieliśmy do realizacji łącznie 13 tysięcy metrów, czyli prawie 4 tysiące metrów, prawie o połowę więcej niż zakładano. I bardzo nie widział tego po swojej stronie do dopłaty wykonawca. Na swoje nieszczęście bardzo nie widział tego po swojej stronie do dopłaty także zamawiający. Konsensusu osiągnąć się nie udało. Temat trafił do sądu i przez dwie instancje w sądzie okręgowym i w sądzie apelacyjnym wykonawca brał niestety w plecy. Dlaczego brał? Sądy w największym uproszczeniu stwierdziły, że te wyjaśnienia to właściwie nic tu do gry nie wnoszą bo to, co ma nadrzędne znaczenie, to są trzy papiery: specyfikacja, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót. To jest taka gwiazda polarna, gdzie szukamy wyjaśnień co do tego, jakie roboty zrobić i jak je zrobić. No a co z tymi wyjaśnieniami co do treści ogłoszenia i potwierdzeniem tych metrów wskazanych? No, one w ocenie sądu miały co najwyżej charakter pomocniczy. I co więcej, tutaj zaczyna się mocno interesujący wątek tego sporu. Sąd stwierdził, że jeżeli wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie, no to on tym pokazał, że widział problem, widział, miał wątpliwości. W związku z tym, jeżeli ty, wykonawco, wiesz, że jest bolączka co do rzeczywistej powierzchni robót do wykonania. To właśnie na podstawie tej rzeczywistej wyceniać powinieneś, a nie bazować wyłącznie na wyjaśnieniu co do metrów podanych przez zamawiającego. Tutaj nawet sąd rzucił taki argument, że ty, drogi wykonawco, to jako jedyny z tych zgłaszających się do tego przetargu, jesteś producentem kostki brukowej. No nie bardzo wiem, jak akurat to miałoby wpłynąć na większe możliwości przewidywania wykonawcy, ale. Taki argument, zarzut, że producent kostki brukowej większą wiedzę co do metrów potrzebnych powinien mieć, też sąd rzucił. I to, co jest dla mnie bardzo istotne jako prawnika, to rzecz, z którą zgodzić mi się nie sposób, i szczęśliwie troszkę spoilerując, Sąd Najwyższy się z nią nie zgodził. Mianowicie Sąd Apelacyjny stwierdził, pochylając się nad tym tematem wyjaśnień, że on to właściwie zbywa je machnięciem ręku. I nawet nie tylko dlatego, że merytorycznie, według niego, to wykonawca powinien tutaj jeszcze bardziej się pochylić nad tematem i jeszcze bardziej uwzględnić swoje ryzyko, ale dlatego, że wyjaśnienia zgodnie z prawem zamówień publicznych to mogą dotyczyć specyfikacji jej treści, a nie treści ogłoszenia. Czyli takie mocno formalistyczne podejście, mocno formalistyczny argument, który w ocenie sądu pozwala deprecjonować rolę wyjaśnienia złożonego przez zamawiającego i stwierdzić, że ono właściwie wśród tych puzli, z których układamy układankę w postaci wyrok, może być niebrane pod uwagę, bo to jakaś taki dziwna sytuacja, gdzie zapytano o ogłoszenie, a nie o specyfikację, więc w ogóle nie ma podstaw prawnych przepisów, które pozwalałyby to uwzględniać. Jest to jeszcze wyrok ze starego otoczenia prawnego, ze starego PZP, ale na tym nowym te podstawy prawne prezentują się w tożsamy sposób, więc uwagi te można przenosić z 2014 czy 2015, kiedy temat ten się toczył na 2023 jak najbardziej. I cóż tu sąd kwituje? W jaki sposób podsumowuje tu swoją argumentację? No, uznaje, że wykonawca powinien jako profesjonalista w danej branży przewidywać następstwa umowy przez siebie zawieranej i kierować się z regułą z artykułu 649 KC. Ta reguła, która przewiduje, że w razie wątpliwości co do zakresu robót do wykonania przyjmujemy taką interpretację, że wykonawca podjął się wykonać wszystko, co wynika z dokumentacji. No i sąd stwierdził, że przy takim zestawieniu on stoi na stanowisku, że powinno być to uwzględnione przez wykonawcę w ryczałcie, skoro problem widział. Wyjaśnienie nic tu nie wnosi, i w związku z tym. W ocenie sądu cały klucz problemu sprowadza się do tego, że wykonawca po prostu oparł się w wycenie na treści ogłoszenia popartego wyjaśnieniami zamawiającego, zamiast przekalkulować wszystko bezpośrednio z tych swoich działek z dokumentacji ze specyfikacji, bo wtedy dostałby właściwą kwotę i wtedy może wcale by tego przetargu nie wygrał. Tak jak mówiłem, przez dwie instancje, przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny, wykonawca brał w plecy. Ale w końcu trafił w lepsze rejony, trafił do Sądu Najwyższego. Zapraszam Cię na letni cykl szkoleń Akademia Kontraktów Budowlanych. Przygotowałem cztery szkolenia dedykowane konkretnym problemom, z którymi borykają się firmy budowlane. Omówię w ich trakcie wątki z perspektywy praktyki kontraktowania, placu budowy i sali rozpraw. Rozkład jazdy wygląda następująco. 17 lipca Roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych. 24 lipca Kary umowne w budownictwie. 31 lipca Spory o odbiór robót budowlanych. 7 sierpnia Odstąpienie od umowy o roboty budowlane. Szczegółowe agendy szkoleń oraz cennik znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik akademia albo pisząc maila na szkolenia.kancelariamroz.pl Raz jeszcze: prawniknabudowie.com ukośnik akademia, albo mail na szkolenia.kancelariamroz.pl Mam nadzieję, że do zobaczenia online. I co w tym sądzie usłyszał? Sąd Najwyższy, kiedy dotarł do niego ten temat, stwierdził, że jeżeli już skończył analizę tego całego wielotomowego ogromu akt, doszedł do wniosku, że tutaj istota problemu sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy jeżeli zachodziła wątpliwość, która dotyczyła przedmiotu zamówienia, w zakresie tym, ile tych metrów jest do wykonania, i wykonawca wystąpił o wyjaśnienie. I uzyskał odpowiedź nie odpowiadającą rzeczywistości, a później kierując się tą odpowiedzią, złożył ofertę, wygrał i przetarg realizował, to czy wtedy może żądać dopłaty ponad ryczałt? Tutaj jeszcze ważna rzecz, którą zaznaczyć jednoznacznie muszę. Wracając do tej odpowiedzi zamawiającego jeszcze raz podkreślę, że on nie uciekł do jakiegoś tam braku odpowiedzi, czy wymigującej się jakiejś tam deklaracji. Ale on zadeklarował, powtarzając za projektantem wprost, że tak, te metry, które są wskazane w ogłoszeniu, to jest właściwa ilość metrów. I sąd zaczyna borykanie się z tym tematem od tego, że ok, przede wszystkim ja nie podzielam tej oceny sądów okręgowego i apelacyjnego, co do tego, że mamy tutaj nadrzędność sif dokumentacji projektowej, projektów specyfikacji technicznej wykonania odbioru itd., itd tych dokumentów, które sąd operacyjny wprost określił jako nadrzędne. Co ma znaczenie? Znaczenie ma wszystko. Bo jeżeli działaś już jakiś czas na rynku zamówień publicznych, to wiesz z pewnością o tym, że na pytania i odpowiedzi, na tą procedurę wyjaśniania specyfikacji, bardzo mocno trzeba zwracać uwagę, bo ona też jak najbardziej właściwie bezpośrednio wpływa na to, co do realizacji jest można myśleć o niej jako takie wykładnia specyfikacji udzielona przez zamawiającego i ją też zestawia się z tymi dokumentami według sądu apelacyjnego nadrzędnymi i można powiedzieć, że to staje się taki załącznik zewnętrzny wyznaczający zakres realizacji, jeżeli znajdą się tam wyjaśnienia co do tej realizacji właśnie. I tutaj mocna, ważna rzecz, którą podkreślił Sąd Najwyższy że ok, ja dostrzegam, że tutaj była taka specyficzna sytuacja, że wyjaśniano nawet nie do końca specyfikację. Nie jej dotyczyło pytanie bezpośrednio, tylko treść ogłoszenia. Ale ważne jest to, że pytanie padło, wyjaśnienie padło. W związku z tym ważne jest, o co zapytał wykonawca i jakie wyjaśnienie uzyskał. I to jest rzecz, która jest bardzo po drodze. Nie takie fetyszyzowanie formalizmów, cóż tam właściwie w przepisie wskazano. Do czego pytać można, jeżeli nie o to pytano, no to wyla wylatuje to poza stół? Nie. Czy to będzie pytanie do specyfikacji, czy to będzie pytanie do ogłoszenia, czy to będzie podniesienie ręki na sali i wysłanie pocztówki, cokolwiek innego. Jeżeli jest jakiś feedback informacyjny ze strony zamawiającego, który wykonawcy brać powinni pod uwagę na etapie składania przetargu, na etapie składania oferty, to ten feedback przy rozstrzyganiu sporów również powinien mieć znaczenie. I jakie argumenty, takie klasyczne, powoływane przez sąd apelacyjny, nie chwyciły przed sądem najwyższym, ponieważ ze strony zamawiającego poleciała kanonada, taką amunicją, która odpalana w takich sporach jest niemal z automatu i ona punkt po punkcie przyjmował to na tarczę sąd najwyższy jak kapitan Ameryka na tą swoją z Fibranium, jeżeli dobrze kojarzę Marvelowy Uniwersum. I tak, co nie przekonało ze stanowiska Sądu apelacyjnego Sąd Najwyższy? Po pierwsze, to, że wykonawca miał rzekomą, świadomą wiedzę o powierzchni robót i w związku z tym pozbawiało to znaczenie tego wyjaśnienia zamawiającego, które było błędne. Co to oznacza? Oznacza to, mówiąc bardziej prosto, że nie można powiedzieć, że jeżeli wykonawca no, zadał pytanie, no to widział, że jest problem. W związku z tym, nawet jeżeli złożono mu niewłaściwe wyjaśnienie, to powinien on za to odpowiadać, no bo on jest profesjonalistą, więc jeszcze powinien zweryfikować, tak na dobrą sprawę, to wyjaśnienie i dopiero na tej podstawie złożyć swoją ofertę. Czytaj: nawet jak źle mu wyjaśnimy, to i tak on powinien złapać, że to jest złe wyjaśnienie i stwierdzić, jaka odpowiedź jest dobra. Nie, nie tędy droga. Znowu rzecz, z którą bardzo się zgadzam i rzecz, która też. Znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie, czy to Krajowej Izby Odwoławczej, czy to sądów, mianowicie odpowiedzialność zamawiającego za treść wyjaśnień. Jest takie sztandarowe już orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące jakiejś tam sieci kanalizacyjnej, gdzie właśnie padło jedno pytanie, po którym nie padło wyjaśnienie, czy może inaczej, padło wyjaśnienie, ale szczerze mówiąc, to było takie bardziej wyjaśnienie z. I w takim kontekście stwierdził Sąd Najwyższy właśnie, że. Wykonawca ma obowiązek zapytać raz. Jeżeli zapytał raz, to pokazał, że on problem widzi, identyfikuje. Wyjaśnienie na to to jest już strona zamawiającego. I to on ma, jak Eminem, one shot, one opportunity, wrzucić wyjaśnienie tej problematycznej kwestii, i jeżeli tego, nie za, jeżeli tego zaniecha, jeżeli. Albo udzieli jakiejś wymijającej odpowiedzi, albo po prostu błędnie wskaże, jak wygląda problematyczna kwestia, to to jest jego ból głowy. Nie jest obowiązkiem dopytywać przez wykonawcę, aż wyciągnie taka, taką odpowiedź, która właściwą jest. I to jest taki wątek, za który ja, jako mąż, jestem bardzo wdzięczny Sądowi Najwyższemu, ponieważ mam podstawę do tego, żeby twierdzić, że pyta się raz. Czyli jeżeli wracam do domu i widzę, że coś ewidentnie jest nie w porządku i pytam, co się stało? I jeżeli słyszę tą nieśmiertelną odpowiedź, nic, to Sąd Najwyższy wskazuje mi, że nie mam obowiązku brnąć dalej. Zadałem jedno pytanie, wypełniłem swój obowiązek. Nie ma tego dalszego, ale przecież widzę, że jednak coś nie tak. No choć wino otworzę, opowiesz. W pracy, któraś ci tam znowu? Nie. Sąd Najwyższy stwierdza, że pytam raz i wyjaśnienie dostać mam. Inny argument, który zupełnie nie przekonał Sądu Najwyższego: nie znajduje także uzasadnienia odwoływania się do zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. No, mua. po prostu piękna rzecz, jeżeli źle wyjaśniając jakąś kwestię. Zamawiający tak wilczymi łzami nad owcami mówi, że no ale te biedne nasze wykonawce to przecież muszą mieć równą sytuację, i to by było premiowanie jednego z nich i byłoby nieuczciwie. Wyższa szkoła oparów absurdu. Dalej, co nie przekonało Sądu Najwyższego, a co wyciągał zamawiający i za nim sąd apelacyjny? No to, że mamy swobodę zawarcia umowy przez wykonawcę który we własnym zakresie powinien ocenić zakres ryzyka, ryzyka gospodarczego i ponieść konsekwencje konieczności wykonania robót w szerszym zakresie w ramach zamówienia podstawowego, jeżeli tylko wynikało ono z dokumentacji projektowej. Znowu, okej, okay, jakaś tam swoboda jest, teoretyczna w przypadku zamówień publicznych, bo mamy bierz tak albo nie bierz wcale. Niemniej to niewykonawca jest chłopcem do bicia. W zamówieniach i nie jest tak, że on to właściwie musi wyłapać wszystko, stwierdzić wszystko, ustalić wszystko. Zamawiający, nie wiem, jakoś mają taką blokadę mentalną często i nie do końca chyba zdają się postrzegać, że oni mają obowiązki w zamówieniach publicznych. Ba, jeżeli chodzi o przygotowanie zamówienia, to tych obowiązków jest zdecydowanie więcej niż po stronie wykonawcy. I to oni tutaj grają rolę taką pierwszoplanową, a wykonawca nie jest takim charytatywnym konsultantem do przygotowania zamówienia, i nie on powinien się pochylać nad jego prawidłowością i ponosić konsekwencje braku tej prawidłowości. I tutaj te wskazywania, że ojejku, ojejku, ale to będzie tak, że wykonawcy będą czyhać na nas na każdym kroku, można między bajki włożyć, według mnie, bo patrząc na realia sporów, które sami też prowadzimy w kancelarii, no to jest decyzja między jedną patologią a drugą, bo tak. Podejście wielu zamawiających za patologiczne bym uznał, i takie właśnie myślenie, że ja to na dobrą sprawę, jeżeli jestem, to jest już dość, jeżeli chodzi o moją staranność. A wy nade mną, królewiczem, skaczcie dookoła i tak naprawdę ustalcie, co macie zrobić, przygotujcie, jak to ma być zrobione. A jeżeli coś pójdzie nie tak, to wy za to płacić będziecie. Nie, nie tędy droga, i cieszę się, że w sądach coraz częściej jest takie korygujące. Podejście wskazujące zamawiającym, że słuchajcie, nie jesteście tutaj jakimś feudalnym królem życia, tylko macie swoje obowiązki. I jeżeli coś jest nieprzygotowane właściwie, to nie jest tak, że jeżeli pojawi się jakiś problem, to wykonawca będzie za niego odpowiadał, no bo przecież mógł zapytać, mógł wyjaśniać, mógł przewidzieć. Dalej. Powołał się też sąd apelacyjny na sytuacje, w których sądy inne pisały o tym, że niezależnie od tego, jak dużo ryzyka zostanie w umowie przepisane wykonawcy, to on dokonuje jego wyceny i ujmuje jako dodatkowy koszt w cenie ofertowej, gdyż zgodnie ze swobodą umów nie musi, a może umowę zawrzeć. I tutaj znowu cieszę się, że racjonalizuje sąd najwyższy to podejście, no bo to jest znowu otwarte drzwi do patologii zamawiających, czyli przyjmujemy sobie, że cóż, mnie to nic nie interesuje, piszę umowę po prostu z jednostronnym przerzuceniem ryzyk i niech Głowi się o to wykonawca, na ile on to wyceni. Ja szczerze mówiąc, w tym podejściu nie upatruję nawet dbałości o finanse publiczne, tylko dbałości o własne pośladki osób, które chcą zwolnić się od podejmowania jakiejkolwiek decyzji. Bo Nawet okej, okay, załóżmy hipotetycznie, że pójdziemy w tym kierunku. Okazuje się, że wykonawcy w każdym przetargu muszą dorzucić kilkadziesiąt, kilkaset procent ceny jako bufor na ryzyko pod tytułem wszystko. No, bo wszystko się może zdarzyć. Jak to śpiewała? Ktoś w latach 90. tak śpiewał. Z tym, że rzeczywiście wszystko się może zdarzyć, bo to z kolei, jak pan psikuta w chłopaki nie płaczył, potwierdził, że rzeczywiście od tego jest życie, żeby wszystko mogło zdarzyć. Niemniej. Ja jako podatnik, który składa się na te zamówienia publiczne, na te inwestycje, to średnio mi się widzi, żebym chociażby każdą robotę, którą wykonujemy w moim mieście, przepłacał o 70-80%. Bo jaka jest z tego korzyść? No, z perspektywy inwestora żadna. A z perspektywy kadry inwestora to, że ja nie muszę podejmować żadnych decyzji i moje pośladki są chronione, bo przecież jak podejmę decyzję, to przyjdzie ktoś ją skontrolować. Także... W moim odczuciu ten kierunek myślenia na zasadzie: okej, okay, to będziemy mieli sobie przerzucone wszystkie ryzyka, nie służy niczemu innemu niż personalne interesy osób, które pracują u zamawiającego. No a drugim odrębnym wątkiem jest w ogóle to, na ile można mówić o przewidywaniu wszelkich kosztów, bo nie. Przewidywalne wszystkie nie są i tutaj z kolei do sądów można kamyczek do ich ogródka wrzucić bo za każdym razem, jak w wyroku pojawia się ten staranny wykonawca, przewidzieć powinien, to byłbym bardzo wdzięczny, żeby sądy, które operują tą ogólną formułą, do, były uprzejme dorzucić, jaki jest próg danego ryzyka do przejęcia. Czy to będą warunki gruntowe, czy to będzie błąd jakiegoś projektu innego rodzaju, cokolwiek innego. Bo to by mogło troszkę otworzyć oczy, bo teoretycznie ma to sens, że rzeczywiście wykonawca, starannie działający, przewidywać coś powinien, ale w praktyce, no to pokazuje, że to domena teoretycznego myślenia. No bo okej, okay, to, że pojawić się mogą warunki gruntowe czy wodne inne niż założone w dokumentacji, no to tajemnica poliszynszyla branżowa, nie jest to nic odkrywczego. Ale przełożyć to na konkretne pieniądze, czyli jak w danej inwestycji ja powinienem założyć, że to ryzyko się skwantyfikuje na pieniądz, jeżeli się pojawi. To jest już zupełnie inna para kaloszy. Z samego faktu, że coś może wystąpić, nie ma jeszcze znaku równości co do tego, że przeliczę to na kwotę x. To bardzo ładnie sądy argumentują w przypadku sporów tych z rebus Six Antibus, czyli zwiększenia chociażby wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych. Sytuacja powtarzająca się cyklicznie co lata, ale wcale nie można przyjąć, kiedy nastąpi, z samego faktu tego, że wiadomo, że coś takiego może się zdarzyć, ani tym bardziej, jak kwotowo będzie to wyglądało. No i ostatni argument, który Sądu Najwyższego nie przekonał, to to, że mamy w końcu ryczałt. Tak, mamy, ale ten ryczałt dotyczy rzeczy, na którą się umawialiśmy. I to wszystko sąd podkreślił taką złotą myślą, którą z trąbką nawet głośno, otwórzmy. Za niedopuszczalne uznać należy przerzucanie na wykonawcę ryzyka gospodarczego wynikającego z niezwystarczającego opisu przedmiotu zamówienia i błędnej treści wyjaśnień udzielonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. To jest taka myśl ogólna, która powtarza się w orzecznictwie i wraca w nim bardzo często szczęśliwie według mnie. I ten drugi wątek, czyli błędna treść wyjaśnień, znowu mniejsza o to, jak one formalnie padną, jeżeli wystąpiły wykonawca ma prawo działać w zaufaniu do nich i nie można wymagać od niego takiego podwójnego sprawdzenia? Czyli nie dość, że wyłapałem problem i dopytałem, to jeszcze będę uwzględniał, że wyjaśnienie może być złe i przyjmował alternatywnie, że powinno wyglądać coś inaczej. No i z takim wyjaśnieniem Sąd Najwyższy w pierwszej rundzie, bo była druga, zaraz o niej opowiem, stwierdził, że dobra, sądzie apelacyjny, pobłądziłeś w temacie, tutaj masz instrukcję, jak to powinno wyglądać. Pochyl się nad tym raz jeszcze. Sąd Apelacyjny znowu się pochylił i biorąc w rękę te wytyczne wydrukowane w wyroku Sądu Najwyższego, już tym razem w 100% poszedł w kierunku wykonawcy, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tego tematu i przyznał mu całe wynagrodzenie, które, którego ten żądał, czyli. Wyrównanie tej różnicy prawie 50% dodatkowych robót, tych prawie 4000 ponad zakładane 8. No i z tym z kolei nie chciał pogodzić się zamawiający. I tym razem to on wybrał się do Sądu Najwyższego, ale już był w ogródku, już witał się z gąską, powiedzmy, bo w ogóle Sąd Najwyższy stwierdził, że merytorycznie nie będzie już pochylał się nad tym tematem, pochylił się raz i to wystarczy. I dlaczego nie będzie się pochylał merytorycznie? Może zróbmy punktem wyjścia to, co zamawiający wskazał jako nieprawidłowe w podejściu sądu apelacyjnego w tym drugim wyroku, co powinno skutkować tym, że z kolei raz jeszcze Sąd Najwyższy powinien się pochylić nad tematem. To, co zarzucał zamawiający już tym razem wyrokowi, to było błędne przyjęcie, że jeżeli wykonawca uzyskał wyjaśnienia co do zakresu prac i miał świadomość, że rzeczywista powierzchnia, tych działek do realizacji jest większa o jedną trzecią czy jedną drugą niż ta wynikająca z ogłoszenia, to był zwolniony z obowiązku żądania dalszego sprecyzowania przedmiotu zamówienia. I Według zamawiającego to było nadużycie przez wykonawcę jego praw. Czyli co mówi zamawiający? Ok, wykonawco, zapytałeś mnie, więc widziałeś problem. Dostałeś wyjaśnienie i tak naprawdę ono było niewłaściwe. Więc ty jako profesjonalista powinieneś, powinieneś zorientować się, że wyjaśnienie jest niewłaściwe i dalej mielić ten temat, dalej mnie maglować, dalej wyciągać ze, mną, ze mnie ową prawidłowość, ewentualnie wyszacować po tym prawidłowy. I bardzo ładne słowo tutaj padło ze strony Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o te podejście zamawiającego. Słowo to to nieporozumienie. W pełnym zdaniu nieporozumieniem jest obarczanie wykonawcy błędami oferty przetargowej. W tym kontekście sąd powiedział, że słuchajcie, to w ogóle wyższy stopień abstrakcji, gdzie zamawiający będzie twierdził, że ok, jest nieprawidłowość, jest nieprawidłowość, która powstała po tym, kiedy wykonawca zwrócił mi uwagę na jakiś problem, ale mimo to to jest nadal jego problem. Okej, okay, ja tam wyjaśnienia jakieś złożyłem, coś tam potwierdziłem, ale mniejsza z tym to on jest profesjonalistą, on powinien odpowiadać. Nie, nie powinien. Szkoda, że Sądu Najwyższego potrzebujemy do tego, żeby dwa razy coś takiego stwierdził, ale ważne, że może jak stwierdzi dwa razy, to przebijać się będzie. I w pełni się zgadzam z tym, że tutaj w ogóle jakiś wyższy stopień abstrakcji towarzyszy takiej argumentacji, gdzie Pytane było, wyjaśniane było, ale to nadal jest odpowiedzialność wykonawcy, tak? Nieporozumienie. To to jest odpowiedzialność zamawiającego, żeby wyjaśniać. Co jest także nieporozumieniem według Sądu Najwyższego? Zgłaszanie przez zamawiającego wobec wykonawcy pretensji, że nie żądał dalszych wyjaśnień co do zakresu przedmiotu zamówienia. Już o tym mówiłem. Kio, Sąd Najwyższy też, Sądy powszechne wskazują, że Drogi wykonawco, jeżeli ty pokażesz jakąś sferę problematyczną, pokażesz, że na mapie tej przyszłej współpracy jest biała plama, rolą zamawiającego jest wypełnić tą plamę konkretną treścią, wrzucić tam kontur, dane liczbowe, odpowiednie kolory, żeby ta mapa była kompletna. Jeżeli, drogi zamawiający, tego nie zrobisz, to w momencie, kiedy w Indiana Jonesa wcieli się wykonawca, no bo odnajdzie coś na tej białej plamie w trakcie realizacji, to to jest twój skarb. Nawet jeżeli to będzie jakiś tam obarczony klątwą przedmiot, no to niestety to będzie twoja klątwa drogi zamawiający. Inna rzecz, którą podkreślił sąd, że no z samego tego wywodu w skardze, czy może w, tym, w tej prośbie do sądu najwyższego, który, która uzasadniać miała w ogóle, żeby pochylił się nad tematem, to co zamawiający napisał, to, że no miał on świadomość, że jest tutaj rozbieżność. No i znowu są wyszmówi, ale to chwileczkę, no to no kolejny absurd. Zamawiając to, ty twierdzisz, że ty miałeś świadomość tutaj rozbieżności i mimo to klepnąłeś to wyjaśnienie za projektantem robiąc kopię i wklej, że rzeczywiście to będzie tyle metrów, ile wskazałem? No Trudno mi naprawdę mówić o tym, bo wydaje się, jakby kwestia tak fundamentalna, że jeżeli coś źle zrobiłeś, w sensie wyjaśniłeś, a jeszcze jeżeli źle to wyjaśniłeś, mając świadomość, źle wyjaśniasz, no to, to o czym my rozmawiamy. No i ostatni taki ważny punkt, dlaczego nie przekonało Sądu Najwyższego podejście zamawiającego? Znowu to, że takie podejrzenie miał wykonawca, czyli to podejrzenie nieprawidłowości, rozjazdu między metrami z ogłoszenia, a metrami do wykonania. W ocenie zamawiającego no, wynika domaganie się przez wykonawcę dodatkowych wyjaśnień. Nie, to nie tak. Wyjaśnienia powinny być rzetelne i uczciwe, jak pisze Sąd Najwyższy, znowu o banałach pisze, ale o banałach widać trzeba w obecnych czasach pisać, bo jakoś się nie utrwalają, a te wyjaśnienia zamawiającego nie były ani rzetelne, ani uczciwe. I okazały się niewystarczające, i potwierdziły tak naprawdę w efekcie, że suma sumarum do zrobienia było więcej. No to w, takim, w takiej sytuacji, to że wykonawca miał podejrzenia, to to czego wymagać od niego można w związku z tymi podejrzeniami, to zapytanie, a nie przyjmowanie, że wyjaśnienia zamawiającego są nieprawidłowe. I na koniec piękny taki wątek. Sądom zdarza się ostatnio pochylać troszkę nad ryczałtem. W jednym z moich ulubionych pochyleń sąd stwierdził, że zupełną niezrozumieniem istoty ryczałtu po stronie zamawiających jest to, że upatrują oni w, takiej, w nim takiej furtki do machnięcia ręką na precyzję swojej roboty. Czyli nie musimy właściwie martwić się tym, żeby wszystko wyłapać na etapie przygotowania inwestycji, jakimiś tam problemami się zajmować, ryzyka zaopiekować itd. itd. Bo to w końcu ryczałt, więc co by się nie działo, to nie dopłacimy. Nie, nie tak to wygląda w tym wyroku, o którym myślę sąd wskazał, właśnie, że ryczałt jest wynagrodzeniem dedykowanym bardzo prostym, bardzo policzalnym projektom. W związku z tym, jeżeli ty zamawiający chcesz pójść w model ryczałtowy, to twoim obowiązkiem jest tak ułożyć opis tego, co do realizacji jest. Tak określić zadanie do wykonania, na podstawie którego to określenia wykonawcy składają swoje oferty, że ofertują właśnie tak jak dla zadania prostego i łatwo policzalnego. Czyli nie chodzi o to, że ty możesz sobie pofolgować przy opisywaniu infrastruktury, którą chcesz i napisać, że ty masz drogę właściwie do realizacji i później niech się martwią wykonawcy, jak ona ma wyglądać w detalach, ale musisz tak prosto opisać tą drogę że oni na dobrą sprawę robotę przedszkolaka będą mieli do wyceny. I jak w tym konkretnym wyroku, o którym mówię teraz, nawet nie wyroku, a postanowieniu, ponieważ sąd nie zgodził się, żeby wyrok tutaj zapadł, stwierdził, że jest niepotrzebny, jak to tutaj znalazło wyraz i pozwolę sobie na taki szerszy cytat. Z istoty przepisów umowy o dzieło, stosujących się w kwestii wynagrodzenia odpowiednio do umowy o roboty budowlana, jest uproszczenie rozliczeń między stronami tej umowy przez zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego. Tak, to o czym mówiłem, ma być prosto, i do prostych rzeczy ryczałt jest dedykowany. I tu wchodzi ważna rzecz. Jego wysokość musi być jednak uczciwie określona, i nie może nie odpowiadać tak dalece przedmiotowi robót budowlanych, że wykonawca bez przyczyny leżącej po jego stronie miałby ponieść konsekwencje nierzetelności zamawiającego poza ryzyko obiektywnie i przeciętnie wiązane z wyborem wynagrodzenia ryczałtowego. Drogi sądzie, tak. Znowu, wydawać by się mogło truizm. Czyli zwyczajnie nieuczciwie jest to, że będzie rozjazd ogromny między zakładanymi pracami, a rzeczywiście tymi wymaganymi do realizacji. Rozjazd tak naprawdę leżący po stronie zamawiającego, po tym jak on niewłaściwie działał. I ten zamawiający będzie jeszcze korzystnie wychodził na tym, bo będzie mówił, że właściwie jego to nie interesuje, bo w końcu to jest ryczałt. Tak to prosta droga do patologii. Tak. Pełni odpowiedzialnie się tym słowem posługuję, bo biorąc pod uwagę swoją pracę, widzę jak wygląda to w praktyce, do jakiego podejścia prowadzi właśnie przyjęcie, że właściwie mnie, jako zamawiającego, to nic nie interesuje, żadnych obowiązków nie mam, jak długo te sobie checklisty czy z tych formalizmów wypełnię. Przygotować zamówienie trzeba dokładnie, jeżeli nie przygotujesz, to Ty odpowiadasz za te pieniądze, które z tego wynikają. I na tej bardzo podstawowej myśli skończmy ten odcinek. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelariamros.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.